Witam Żaczki na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że wszystkie treningi realizujecie, ćwiczycie. Trening przygotowałem ja, trener Marcin, z moim asystentem Kubą. Cześć Żaczki. Trening będzie składał się z czterech części. Pierwsza część jak zawsze rozgrzewka. Druga będziemy robić naśladowanie ruchów zwierząt. Trzecia część będziemy wykonywać ćwiczenia siłowe w parach. Mam nadzieję, że zaprosicie do tego rodziców, tatę, mamę, siostrę, brata. I oczywiście zakończymy wprowadzeniem piłki po ósemce. Do treningu potrzebujemy dwóch piłek i dwóch talerzyków. Jeśli nie mamy talerzyków, mogą być butelki, obojętnie co, żeby wyznaczyło nam odległość 2 metrów. Na początek, na rozgrzewkę, odkładamy piłki. Pierwsza część bez piłek. Zabawa nazywa się oszukać obrońcę. Jestem napastnikiem, Kuba jest obrońcą. Moje zadanie jest dotknąć talerzyka. Oczywiście muszę oszukać obrońcę. Obrońca, jeśli stanie przy talerzyku jednym bądź drugim, wtedy chroni talerzyk i nie mogę go dotknąć. Kuba obrońca i zaczynamy. Trzeba wykonywać dużo ruchów. Nie. Obrońca się spisał. 1-0. Jest. 2-0. 3. Teraz obrońca tutaj musi mocno się poruszać. 4. Gramy oczywiście do 5 punktów. Następnie się zmieniamy. Ja jestem teraz obrońcą. Będę starał się chronić talerzyki. Kuba jest napastnikiem. Psa nie potrzebujemy oczywiście. I zaczynamy. Start. Brawo, brawo napastnik. Brawo. 3 punkty. 4 punkty, brawo. 5 punktów. To jest pierwsza część rozgrzewki. Do drugiej części poszedł piesek. Potrzebujemy piłek. Napastnikiem teraz będę ja. Ponownie. Kuba jest obrońcą. Nasz tutaj libero niepotrzebny. Poszedł. I moim zadaniem jest teraz z piłką zwieść obrońcę i dotknąć piłką talerzyka. Jednego albo drugiego. Obrońca oczywiście piłką chroni talerzyk. Zaczynamy. Gotowy? Jeden zero. 2-0. 3-0. Sprawdzimy sobie. Oczywiście warunki domowe, spartańskie, ale nam nie przeszkadza. 3-0 prowadzę z Kubą i zaczynamy dalej. Dużo zwodów, wewnętrzna, zewnętrzna, hop, hop i 4-0, możemy krzyżaczka, hop, hop i 5-0 prowadzę. Nie będziemy powtarzać następnej części z Kubą, zmieniamy się, tata, siostra, brat i próbujemy 2-3 serie tego ćwiczenia. Druga część to jest naśladowanie ruchów zwierząt. Bardzo fajne dla dzieci zabawa. Pierwszy pokażę ja. To jest dżownica. Należy zrobić skłon jak najniżej na wyprostowanych nogach. Schodzimy jak najniżej i podchodzimy jak najdalej. Następnie podchodzimy na stopach. Oczywiście nogi cały czas proste, podchodzimy jak najwyżej. Pamiętajmy, że podchodzimy w tej pozycji jak najwyżej. Jeśli trochę nas zaboli, możemy do tej pozycji, możemy do tej. Oczywiście jak ktoś potrafi jeszcze wyżej, to jak najwyżej. To była dżownica. Drugie ćwiczenie Kuba pokaże. I to jest marsz niedźwiedzia. Robiliśmy to już na treningach. Przypomnijmy sobie, pozycja z tej strony, Kuba.
pozycja, kolana 5 cm, około 5 cm nad podłogą, odcinek końcowy tu proste plecy, tak, i teraz prawa ręka, lewa noga, staramy się zachować tutaj, staramy się nie bujać, wyobrażamy sobie, że tu jest dzbanek z wodą, jeśli będziemy ruszać się, wtedy może się wylać. I tak idziemy w jedną stronę, około 3 metrów, tak powoli, nie śpieszymy się, a dokładnie 3 metry w jedną stronę, odwracamy się w drugą stronę. To jest nasz sławny niedźwiadek, robiliśmy to na sali, niestety koronawirus nam przerwał i nie możemy dalej się rozwijać na dworze, na sali, ale mamy spartańskie domowe warunki, więc sobie radę damy. Trzecie zwierzątko to będzie krab. Kraba wykonamy razem z Kubą naprzeciwko siebie, w podporze przodem, z jednej strony nasz odcinek 2 metry, pokonujemy hop i staramy się hop, 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 pozycję trzymać. W jedną stronę, drugą, 3 razy w jedną stronę, 3 razy w drugą stronę. To była tylko demonstracja ćwiczenia. Staramy się powolutku, nie śpieszymy się. 3 zwierzątka, które byśmy chcieli, żebyście wykonywali w domu. Następnie zapraszamy tatę, brata, siostrę i wykonujemy ćwiczenia siłowe w parach. Na początku równowaga, zabawa. Stajemy naprzeciwko siebie, nogi na szeroko, troszkę szerzej niż biodra. Kolana zgięte delikatnie, proste plecy i musimy przepchać kolegę, siostrę, bratę, no kolegę nie, tak żeby ruszył stopą. Jeśli ruszy stopą, jest punkt dla mnie, gramy do 5 punktów. Zaczynamy, Kuba, gotowy? Napieramy, pamiętajmy, to często było na sali, że łapaliśmy się za ręce i próbowaliśmy w ten sposób. Niestety muszą być ręce wyprostowane, dłonie i musimy przepychać się tak, żeby zrobił, o, można oszukiwać oczywiście, robić różne uniki, 1-0 prowadzę, a można pchać, o, 1-1, brawo i dalej, skupimy się, kolana lekko ugięte, pozycja i 2-1, zapraszam dalej, no, o, ruszył nogą, 3-1, 3-1 prowadzę. O, 4-1. 4-1 prowadzę, proszę. Proszę tu. No i widzicie, 5-1. Gramy do 3 serie. Jedna seria, 1-0 dla mnie. Do 3 zdobytych punktów. Następne ćwiczenie to są łapki. Schodzimy do podporu. Oczywiście gramy do 5 punktów. Już to robiliśmy wielokrotnie na sali. Fajna zabawa. Moje i Kuby zadanie jest takie, że musimy się dotknąć i możemy unikać do 5 łapek. Zaczynamy, start. 1-1, bo było równo. 2-1. Aj, 2-2. 2-2, Moris. Zostaw. 3-2. Aj, 3-3, dobrze, szybko było. Aj, 4-4. Ostatnia decydująca. A i wygrał Kuba tą zabawę. I to samo, 5 punktów, 3 serie, może być 3-1, 2-1, 3-1, 3-2. I bawimy się, kto wygra. Ostatnie ćwiczenie, to samo w podporze, przybijamy sobie piątki. 20 piątek, tak jak już robiliśmy, rocznik 2-12, młodsi też. Wychodziło nam, zaprezentujemy, 20 piątek. Pamiętajcie, że nie chodzimy na boki, staramy się utrzymać pozycję. 1, 2, 3, nie śpieszymy się. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, start. Jest nam niepotrzebny. I to były 3 zabawy siłowe.
siostrą, bratem, tak jak mówiłem, z mamą, z tatą zapraszam do zabawy. I ostatnie ćwiczenie, te dwa talerzyki nam były, są potrzebne, bo ćwiczenie wykonujemy z tyłu. Robimy prowadzenie po ósemce. Na początku tylko i wyłącznie prawą nogą. 10 razy, kuba pokazuje, prawą nogą, tu wewnętrzna, tu zewnętrzną częścią stopy nawracamy. Staramy się kontrolować piłkę, krótko prowadząc. Tak, 10 razy i kontrolujemy piłkę tylko jedną nogą i doskonalimy prowadzenie. Następnie, już 10 razy kuba już starczy. Druga noga, oczywiście pracujemy zawsze dwunożnie. Lewa noga, tutaj zawraca i wewnętrzna część stopy. I zawraca zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy. To samo 10 razy prowadzimy, kontrolujemy, piłka nam nie może tak się zachowywać, uciekać. Staramy się ją dopieszczać i prowadzić. Trzecie prowadzenie, obunóż, czyli prowadzimy jedną, może być czwarte, ale kuba już wyprzedził. Z nogi na nogi, nogę jak najwięcej razy dynamicznie dotykamy piłkę, omijamy, robimy oczywiście ósemkę. Jak najwięcej razy, jak najszybciej, jak już potrafimy szybko, to jeszcze szybciej zwiększamy tempo, jeszcze prowadzimy szybciej, aż będziemy perfekcjonistami. Czwarty raz, prowadzimy dwoma nogami, czyli lewą nogą, prawą nogą i zmieniamy na środku, kuba pokazuje. Prowadzi prawą nogą wewnętrzna część stopy i lewa noga przechodzi i wewnętrzna część stopy i prawa noga. Zmieniamy po minięciu talerzyka, zmieniamy dopiero nogę na następną. Dziękuję. Dobrze poszło. Dziękujemy za wspólny trening. Mam nadzieję, że będziecie super ćwiczyć. Cały czas się rozwijać w tych warunkach, jakich jesteśmy. A na koniec zawsze nasz okrzyk. Pies, Kubuś, mam tu pieska, może nam pomoże. Chętny do zabawy. Kuba, kończymy. Ja pierwszy odpowiadasz. Czołem, Żaczki! Czołem! Teraz ty, zmiana. Akademia Żaczka? To nasza paczka! Do zobaczenia, Żaczki!